Siema, witam was, ten piątek. Od wczoraj mamy ekrany eventowe drugiej drużyny Foot Centurions. I teraz pytanie, mamy Milan, mamy napastnika i czy to będzie Zlatan Ibrahimowicz? Pojawiły się również pierwsze przecieki odnośnie zawodników, którzy mają otrzymać kartę Foot Centurion. Wczoraj otrzymaliśmy również dość obszerną aktualizację gry, która była połączona z bardzo długą przerwą techniczną. Nowy kod gry oraz jedna z najdziwniejszych paczek, jakie mogliśmy zobaczyć, 50 styli gry oraz 50 zmian pozycji dostępnych w jednej paczce. Odegaard, zawodniki miesiąca Premier League, dzisiaj prawdopodobnie SBC. Jak chcesz być na bieżąco z FIFA Ultimate Team, co codziennie o 7 rano będziesz miał tutaj materiał, tak więc zostaw subskrypcję, jeśli jej nie masz, zostaw lajka. Pamiętajcie o linkach w opisie, macie linki do Eneby, możecie kupić FIFA 23, doładowanie do Xboxa, do PlayStation, mnóstwo produktów cyfrowych, zapraszam. Od godziny 19 mamy nowe ekrany eventowe i nie ma tutaj żadnego zaskoczenia oprócz tego, co działo się na Twitterze, ile było mieszania odnośnie przecieków, o czym zaraz porozmawiamy. Lewa strona, napastnik Milan, po środku RW, pozycja oraz 93 oceny ogólnej, jest to Mohamed Salah, którego również wam za chwilę pokażę, natomiast prawa karta oznacza prawdopodobnie, że to będzie Marco Reus, który pojawił się właśnie też w przeciekach. No i przejdźmy do przecieków. Wczoraj czwartek Sheriff zaczął rzucać te przecieki. Po pierwsze pojawił się Mohamed Salah, po drugie Marco Reus i to są te raczej dwie karty z ekranów startowych, o których przed chwilą wam mówiłem. Dodatkowo lewa strona, Milan i napastnik. No i każdy myśli o Ibrahimowiczu, ale Sheriff dość mocno mieszał. Po godzinie 19 wrzucił informację, że przykro mu to mówić, ale nie sądzi, że to jest Ibrahimowicz. No i tu nasze nadzieje trochę odeszły w bok. Potem wrzucił nam Freda. Freda jako kartę, która będzie również podczas drugiej duży eventu Foot Centurion. Następnie wrzucił nam zawodnika Milanu, właśnie tego, nazwiska nie będę wymawiał, Belga, 88 oceny ogólnej i napisał, że on nie myśli, że to będzie na ST, że bardzo dziwna sprawa, że jeśli chodzi o Milan i tak dalej, po czym wyczekał wszystko, żeby wrzucić nam Ibrahimowicza około północy. No i tu chyba należą mi się lajki, do północy czekałem, żeby zobaczyć, co tam będzie się działo. Dużo przypadku, ale jednak opóźniłem nagranie tego materiału, żebyście rano mieli w miarę informacje świeże. Dodatkowo opis tej karty Ibrahimowicza ma dodane kilka podobno nowych cech, więc ta karta może być naprawdę ciekawa, ale cała otoczka, cały sposób podawania tych kart, dużo mieszania, no pokazuje, że to zaczyna być trochę dziwne. Wczorajszy konto do godziny 19 był skromny. Mieliśmy ważne mecze, ale również duet z Rangersów. Tavernier oraz w środku za skład 82 Kent. No i jeśli chodzi o całe wyzwanie, całość kosztuje 60 tysięcy monet i tyle pokazuje, że musicie wydać za Taverniera, natomiast robiąc za 60 tysięcy Taverniera dostajecie tak naprawdę za darmo Kenta, bo ten skład kosztuje 18 tysięcy i jest składową właśnie tej karty, jeśli chodzi o cenę. Jeśli chodzi o tą kartę, całkiem spoko, tak samo Kent, nie wiem ile osób się na to zdecyduje, natomiast jeśli ktoś nie ma potężnego składu, albo chce na chwilę pograć kartami niewymiennymi, przeczekać jakiś okres, jak najbliższa liga weekendowa, wydaje mi się, że całkiem fajna sprawa. I też nie powinniśmy zapominać o tym, że po pierwsze ocena kart po statystykach, a po drugie nasze wspomnienia właśnie z tymi dwoma zawodnikami z poprzednich edycji. Myślę, że będą robić robotę i wiele osób zdecyduje się, żeby sobie zrobić ten duet. Wczoraj do gry trafiła też duża aktualizacja. Nie wiem, jaki to będzie miało wpływ na grę. Po pierwsze wiecie, jak gra, a po drugie jest zbyt świeże, żeby to ewentualnie oceniać lub zbierać opinie innych osób. Natomiast dużo rzeczy było tam zmienionych i tak dalej. Zobaczymy, czy to obróci grę tak jak kiedyś, kiedy przechodzi z Lengthy na Explosive. No i wszystko się zmieniło o 180 stopni. Myślę, że w tym momencie tak nie będzie, ale po prostu ta łatka pewnie też coś tutaj pozmieniała. Ale najciekawsze jest to, jak długo trwała ta przerwa konserwacyjna. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy z czymś takim do czynienia. Od około godziny 9 do godziny 16 czasu polskiego po prostu serwery nie działały, więc można powiedzieć, że prawie pół dnia serwery były wyłączone. I to jest naprawdę ciekawe. Taka informacja dodatkowa, że niekiedy właśnie takie występują przerwy, a właśnie na takim Twitterze jak tutaj możecie znaleźć o tym informację. Wczoraj ogólnie się działo. Dostaliśmy również kod gry. Kod gry zawiera takie paczki jak na przykład ikona Nesty na wypożyczenie, raczej nic nie zmienia, jakaś elitarna paczka plus, no to tutaj macie 26 kart złotych rzadkich o gwarancji minimum jednej z 86 oceny ogólnej, to będzie pewnie paczka sklepowa. No i ciekawsze, paczka Centurionów jakaś specjalna, coś jak mieliśmy paczkę podczas Czarnego Piątku, oczywiście ostatnio była również paczka, która zawierała 80 kart złotych rzadkich i 20 srebrnych i ona wylądowała w wyzwaniach budowania składu i fajnie podniosła rynek, natomiast no wątpię szczerze, że to dadzą do SBC. Fajnie by zaskoczyli, jeśli dadzą, będzie super. Tutaj mamy gwarancję 100 kart złotych rzadkich i jedną 87 lub wyżej, więc prawdopodobnie jest to po prostu podkręcona paczka w stosunku do tej, co dostaliśmy w Czarny Piątek. No i następna paczka, czyli Centurionów, ale takich jednorazowych kart. No i tutaj mamy, co ciekawe, 50 zmian pozycji oraz 50 stylów gry. Bardzo ciekawa sprawa. Dodatkowo mamy jeszcze paczkę 82+, jeśli chodzi o jednego zawodnika, pewnie to będzie jakaś rozbudowa. Kolejna ciekawa informacja, ale taka bardzo na bieżąco, ponieważ SBC o Martina Odegaarda, jeśli chodzi o zawodnika Premier League, możemy uzyskać już dzisiaj w piątek.
piątek około godziny 12-13. Warto wtedy zerkać do futa, jeśli jesteście nim zainteresowani. Mam nadzieję, że gwiazdki ten zawodnik będzie miał lepszy, że wykorzystają potencjał Player of the Month, no bo ta karta 89 może być naprawdę świetna, tylko tych gwiazdek w stosunku do bazowej złotej karty może mu brakować. Ale po prostu, mamy dzisiaj piątek, więc około południa może pojawić się właśnie zawodnik miesiąca z Premier League. Tak poza przeciekami, jeszcze wracając do tych Foot Centurions numer 2, no potrzebuje tego Pogbę, to jest naprawdę świetna szansa, że dać mu fajną kartę, a ten zawodnik zawsze budzi jakieś u mnie pozytywne emocje. Zawodników z Milanu nigdy za wiele, Origi kontra Mkhitaryan, więc trzeci zawodnik Milanu podczas takiego jednego eventu tygodniowego Foot Centurions numer 2 robi się ciekawie. No i taki inwestycyjny kącik, drużyna Foot Centurions numer 1, no i tutaj się pojawia pewnie pytanie, czy warto wejść w te karty, ponieważ dzisiaj o godzinie 19 wychodzą z paczek, nie będą już dropić, wiele osób będzie może chciało je włączyć do składu, a przez to będą rosły. Powiem wam tak, wydaje mi się, że ta drużyna nie będzie mocno inwestowana, to znaczy, jeśli nie będzie przeinwestowania, to też jest bardzo pozytywny aspekt, natomiast też zakładam, że ta liga weekendowa może być dziwna, ale oczywiście też nie musi. Z jakiego powodu? Za tydzień w piątek, czyli 20 stycznia startuje event Team of the Year. Ostatnia liga weekendowa przed takim wielkim eventem często jest traktowana przez ludzi na zasadzie, dobra, jakoś to zagram, wezmę niewymienny, przed toty kupię skład, czy na toty, będzie wielka panika, będą wielkie spadki. Z paniką i spadkami mamy do czynienia już od poprzedniej ligi weekendowej, o czym rozmawialiśmy, natomiast no te karty bardzo spadają. Trend, który jeszcze wczoraj chodził po 180 parę tysięcy, w tym momencie poniżej 170 jest do złapania i te ceny możecie mniej więcej tutaj sobie wszystkie zanotować. Zastanawiam się dość mocno, czy nie zebrać jakiejś karty. Jeśli miałbym kogoś zebrać, to pewnie bym trochę tymi nazwiskami po pierwsze pomieszał, a po drugie, jeśli chciałbym sprzedać te karty, to albo dzisiaj, w piątek, około 22-23, albo maksymalnie w sobotę do popołudnia. Nie trzymałbym dłużej, cokolwiek miałoby się dziać, czy miałyby rosnąć, po prostu próbowałbym tymi kartami flipnąć. No i na pierwszy rzut oka rzuca mi się na przykład Vardy, którego mógłbym zebrać. Milner, na którym też może nie miałbym jakiegoś wielkiego ryzyka, bo to jest dość tania karta. Następnie może tym Trentem, może Szczęsnym i tak dalej. Pojawia mi się taka opcja, że może jeszcze Vasquez czy coś takiego, żeby iść w karty tanie, iść w karty, które są po części bezpieczne i które nie generują jakichś wielkich potencjałów spadkowych, ale przy okazji to wszystko pomieszać. Może sobie jednego Kimpembe na flipa wezmę, ale tak jak mówię, ciężko mi przy tej drużynie eventowej cokolwiek doradzać, bo boję się, że po prostu ludzie do tego podejdą, że nie kupują składów, rynek zacznie już w sobotę spadać, nie będzie odbitki, a niekiedy tak jest, że nie macie zysku przez na przykład pierwszy dzień i tak dalej, trzymacie, tak jak trzymałem drużynę podczas Winter White Card numer 2, przetrzymywałem, no i ostatecznie jakoś bardzo dobrze też na tym nie wyszedłem, chociaż widzę, że te ceny wyglądają dużo bardziej sensownie, więc może ten rynek będzie się trochę zdrowiej zachowywał, ale ogólnie patrząc na karty Foot Centurion, wezmę ich trochę, wymieszam, wezmę jakiegoś Vardiego, wezmę jakiegoś Milnera, wezmę z dwóch, trzech Trentów, wezmę Kimpembe pewnie jednego, wezmę sobie jakiegoś Szczęsnego, Vasqueza i tak dalej, tylko dlatego, żeby ta kasa nie stała i spróbuję coś na nich ewentualnie obrócić, a zastanawiacie się pewnie, jak to będzie wyglądać, to po prostu bądźcie o godzinie 18 na streamie i pewnie wam też pokażę, co tam mniej więcej zebrałem. Patrząc na te ify, poschodzi mi po 13 tysięcy i żeby tak to wszystko fajnie wam podsumować, jeśli chodzi o ify, miałem około 150, z każdego wziąłem 2,5 tysiąca zysku, z 300k zarobiłem na tych informach, co jest najlepsze, wrzucając pewnie około niecałe 1,5 miliona monet, więc nie najgorzej, nie zakopywałem się, ale oczywiście przy tych informach też nie na takie zyski liczyłem. A jeśli macie mniejszy budżet, nie chcecie ryzykować tak dalej, to wiadomo, dzisiaj mamy piątek, będzie pewnie jakiś wysyp, jutro w sobotę również, też dużo osób nie otworzy paczek, jak toty są tuż za rogiem, ale pewnie będą jakieś spadki na kartach. I czy karty 83, jeśli macie naprawdę mały budżet, spadną do 800-900 monet, możecie na to zerknąć. No, mogą być te rozgrzewkowe wyzwania. Nie będzie pewnie typowo eventu rozgrzewkowego, bo jej nam rzuca Centurion numer 2 i przechodzimy płynnie do eventu Team of the Year, natomiast pewnie też będą jakieś SBC, które będziecie mogli zrobić, przygotować paczki na te toty. Lecąc dalej, karty 84 też coraz sensowniej wyglądają. Jeśli spadną poniżej 3K, to chyba nie ma na co czekać i można ewentualnie na tym się zastanawiać. Wyższe segmenty to już raczej wasza inwencja, czy będziecie chcieli ewentualnie w cudzysłowie powiedzmy ryzykować, ale często jest tak, że zbierzecie sobie w piątek, sobotę, potem rosną w poniedziałek nawet na hajpie, wtorek, środa, jeśli macie z tyłu głowy, że z tego wyjdziecie też to może oddać, więc ogólnie segmenty kart złotych, patrząc jaki mamy przed sobą tydzień, że następnie jest event Team of the Year, że EA lubi podnosić przed takimi eventami przeróżne karty, no to myślę, że takie właśnie karty pod inwestycje jako pod SBC rozgrzewkowe, żeby przygotować sobie paczki, mogą fajnie wypalić, więc ten weekend raczej fokus na takich kartach właśnie złotych, no i ewentualnie jakaś próba flipu na Foot Centurionach, ale tak jak mówię, nie chcę podawać cen, nie chcę podawać kart, bo szczerze mówiąc nie wiem ile wezmę, nie wiem jak wymieszam i mam też mieszane uczucia, a tym bardziej nie jestem pewien jak to będzie wyglądać i myślę, że takie nastroje są u wielu osób. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia o 18 na streamie, jutro o 7 tutaj na materiale, siema.